Ferie w domu nie muszą być nudne. Można przy odrobinie chęci zamienić się w małego chemika, stworzyć tornado, lampę lawę czy doprowadzić do wybuchu wulkanu. Pomogą w tym filmiki instruktażowe przygotowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Mysłakowicach. Polecam to zrobić. Można się dowiedzieć wielu fajnych rzeczy na temat chemii i nawet się nią zainteresować. Dla miłośników plastyki też coś się znajdzie. Fantazyjne kartki, gliniane zwierzęta czy naczynia to tylko część propozycji. Można na pewno ciekawie spędzić czas, nie nudzić się, a także zrobić fajną dodatek, ozdoby do pokoju. Niezbędne do wspólnej zabawy rzeczy otrzymać można za darmo w Domu Kultury. W pakietach znajdują się zestawy do przygotowania rzeczy, które prezentujemy w naszych filmikach. Między innymi możemy znaleźć tutaj glinę. Mamy również tutaj część rzeczy potrzebnych do wykonania laurek na Dzień Babci i Dzień Dziadka. Oprócz zajęć online zorganizowano także konkurs fotograficzny dla mieszkańców gminy. Żeby wziąć udział w tym konkursie, trzeba najpierw wykonać sobie swoją maseczkę karnawałową. Ewentualnie dla bardziej kreatywnych i pomysłowych ludzi zaangażowanych chcemy, żeby się może przebrali i sfotografowali się w ciekawych miejscach w gminie Mysłakowice. Z ciekawą propozycją zimowych zajęć z wykorzystaniem komputera wyszedł także Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach. My chcemy za pomocą naszych osób znanych w Kowarach, jest to Robert Doskulski, nasz kapelmistrz, jest to Paweł Krażewski, nauczyciel sztuk walk, jest to Karolina Szybiak. Chcemy, żeby oni powiedzieli coś do naszych odbiorców i żeby zachęcili ich do jakichś prostych ćwiczeń, które mogą teraz w domu wykonywać. Oprócz zajęć plastycznych i sportowych odbywają się także spotkania z policją czy psychologiem. Rozpoczął się także kurs fotografii dla całych rodzin. Zajęcia fotograficzne, które są właśnie robione pod tym kątem, że nie tylko dziecko, ale i rodzic, żeby to stało się wspólną pasją, żeby wspólnym zainteresowaniem. Ferie online z Mysłakowic i Kowar cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem.